Rozdział 18 O czym mówią ordery? Łajdaka powinno się nazywać Łajdakiem, bez względu na to, ile ma odznaczeń. A tonow. Popatrzmy na portrety Żukowa, i widzimy przede wszystkim jego ordery. Dużo wspaniałych orderów. Żukowa. Nie można sobie wyobrazić bez orderów, uwielbiał je. Uważał, że w kwestii odznaczeń skrzywdzono go, nie oceniono jego zasług, jak należy. Podobnie uważają jego czciciele. Czy tak było naprawdę? Żeby rozstrzygnąć ten problem, należałoby Żukowa z kimś porównać. Porównanie daje lepszy obraz rzeczy. A z kim go można porównać? Tylko ze Stalinem. Pierwszy order radziecki ustanowiono w 1918 roku. Order Czerwonego Sztandaru. Był wykonany ze srebra. Stalin miał trzy takie ordery. I Żukow też miał trzy. W 1930 roku ustanowiono Order Lenina, który był odznaczeniem państwowym najwyższego stopnia. Ten order był ze złota. A profil Lenina z platyny. Stalin miał trzy takie ordery. Żukow miał ich sześć. W 1942 roku ustanowiono ordery nazwane imieniem legendarnych dowódców: Suworowa, Kutuzowa i Aleksandra Niewskiego. W następnym roku order Bogdana Chmielnickiego. Najwyższy z nich to order Suworowa pierwszej klasy wykonany był z platyny. Pierwszy order Suworowa pierwszej klasy został przyznany Żukowowi. Nieco później Żukow dostaje drugi taki order. Stalin miał jeden order Suworowa pierwszej klasy. Żukow dwa. W 1943 roku ustanowiono najwyższy order wojskowy Zwycięstwo. Podstawa orderu była z platyny. W promieniach gwiazdy, pięć dużych rubinów. Po raz pierwszy w światowej praktyce jubilerskiej użyto rubinów o takiej wielkości. Order był usiany diamentami o łącznej masie 16 karatów. Order Zwycięstwo wręczano w sumie 19 razy. Zwycięstwo z wybitym numerem jeden przyznano Żukowowi, numer dwa Wasilewskiemu. Numer 3 Stalinowi, numer 4 Koniewowi, numer 5 Znów Żukowowi, numer 6 Rokosowskiemu, numer 7 Ponownie Wasilewskiemu. Pięć orderów przyznano najwyższym dowódcom sprzymierzonych, pozostałe ordery rozdano marszałkom, którzy byli przedstawicielami kwatery głównej naczelnego dowództwa lub dowodzili frontami. W końcowym etapie wojny Goworowowi, Malinowskiemu, Miriackowowi, Timoszence i Tołbuchinowi. Jeszcze jeden order przyznano szefowi sztabu generalnego generałowi armii Antonowowi. Był on jedynym radzieckim generałem, który został kawalerem zwycięstwa. Tuż po wojnie, decyzją rządu i najwyższego dowództwa Armii Czerwonej powtórnie orderem zwycięstwa odznaczono Stalina. On jednak odmówił przyjęcia orderu. W 1978 roku wykonano 20 order zwycięstwo. Odznaczono nim marszałka Związku Radzieckiego Leonida Breżniewa. Po jego śmierci ten dekret anulowano jako nieodpowiadający statusowi orderu. A jeszcze do tego wrócimy. Czas na krótkie podsumowanie. Stalin najpierw nagradzał Żukowa i Wasilewskiego, a potem siebie. Nie tylko orderami, lecz również stopniem Marszałka Związku Radzieckiego. Stalin nadał Żukowowi ten stopień 18 stycznia 1943 roku, Wasilewskiemu 16 lutego, sobie zaś 6 marca 1943 roku. W kategorii Czerwonego Sztandaru. Stalin i Żukow idą łeb w łeb. Order ten w czasie wojny rozdawano na prawo i lewo, więc na szczeblu, na jakim byli Stalin i Żukow, nie przedstawiał zbyt dużej wartości. Co do innych orderów, Żukow miał dwukrotną przewagę. Dwa lata przed śmiercią Stalin zdecydował się jednak przyjąć drugi order zwycięstwo i tym samym zrównał się w tej kategorii z Żukowem. Co się tyczy orderów Lenina i Suworowa, Żukow zachowywał dwukrotną przewagę. Oprócz orderów był też tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Wraz z nim przyznawano Złotą Gwiazdę. Od razu po wprowadzeniu tego tytułu wyniknęła sprzeczność. Order Lenina był odznaczeniem państwowym najwyższego stopnia. A bohater Związku Radzieckiego to nie order, lecz tytuł. Jak połączyć Złotą Gwiazdę Bohatera i Order Lenina? Co jest ważniejsze? Stalin znalazł proste rozwiązanie. Do Złotej Gwiazdy dołączono też Order Lenina. W uchwałach pisano, cytat: Nadać tytuł Bohatera Związku Radzieckiego wraz z wręczeniem Orderu Lenina i medalu Złota Gwiazda. Kawaler najwyższego odznaczenia państwowego nosił Order Lenina, natomiast bohater Związku Radzieckiego, Złotą Gwiazdę i Order Lenina. Tak Stalin rozwiązał problem sprzeczności. Zarządzono, że Order Lenina wręcza się tylko przy pierwszej Złotej Gwieździe, a przy następnych już nie. Stalin nadał Żukowowi pierwszą Złotą Gwiazdę jeszcze w 1939 roku za hałchen gołu. W czasie wojny dodał jeszcze dwie. Żukow był trzykrotnym bohaterem Związku Radzieckiego. W zasadzie popełniono kardynalny błąd. Tytuł bohatera Związku Radzieckiego powinien być nadawany jeden raz, niezależnie od tego, jakich by ten człowiek dokonał heroicznych czynów. Dwukrotny i trzykrotny bohater to tak jak dwukrotny chirurg albo trzykrotny tancerz. Po dwakroć wielki, po trzykroć potężny i po czterokroć wspaniały. Więc jeśli bohaterem można być dwukrotnie i trzykrotnie, to gdzie jest granica? Dlatego też postanowiono nie nadawać więcej niż trzech gwiazd. Trzykrotny bohater był górną granicą. Dopóki żył Stalin, trzykrotnych bohaterów Związku Radzieckiego było trzech. Żukow, i dwaj pułkownicy lotnictwa, piloci myśliwscy, Kozedub i Pokryszkin. Wśród generałów i marszałków Żukow jako jedyny miał trzy złote gwiazdy. Rokosowski miał dwie, Wasilewski jedną. Drugą otrzymał później, za wojną z Japonią we wrześniu 1945 roku. Stalin nie miał ani jednej. Wtedy generałowie i marszałkowie zdecydowali uczynić Stalina bohaterem Związku Radzieckiego. Nadano mu ten tytuł, lecz odmówił przyjęcia złotej gwiazdy. Po pięciu latach, w 1950 roku, Stalin po długich namowach zgodził się przyjąć złotą gwiazdę i drugi order zwycięstwo, ale nigdy ich nie nosił. Od chwili, gdy Stalin zgodził się przyjąć złotą gwiazdę, Żukow stał się trzykrotnie większym bohaterem niż Stalin. A w czasie, gdy Stalin odmawiał przyjęcia tytułu bohatera Związku Radzieckiego, wynik w złotych gwiazdach brzmiał: 3-0 na korzyść Żukowa. Ale nawet tego było mu mało. Żukow nie mógł pogodzić się z tym, że ma tylko trzykrotnie więcej złotych gwiazd niż Stalin. Nie mógł spokojnie żyć, mając świadomość, że oprócz niego są jeszcze dwaj, trzykrotni bohaterowie Związku Radzieckiego. Ale prawo nie pozwalało na otrzymanie czwartej gwiazdy. Co więc mógł zrobić? Pozostawało złamać prawo. I Żukow złamał prawo. 1 grudnia 1956 roku nadał sam sobie tytuł czterokrotnego bohatera Związku Radzieckiego. I zawiesił sobie na potężnej piersi czwartą złotą gwiazdę. Pozostali marszałkowie Związku Radzieckiego mieli po jednej lub po dwie gwiazdy. Niektórzy nie mieli ani jednej, a Żukow miał cztery. A za co czwarta? Za nic. Prezent na urodziny. Przyznał ją sobie w uznaniach wielkich zasług, a także na sześćdziesiąte urodziny. Nigdy dotąd tytuł bohatera Związku Radzieckiego nie przyznawano z okazji jubileuszu. To odznaczenie Żukowa to potrójne złamanie prawa. Po pierwsze, nie wolno było przyznawać czwartej gwiazdy. Po drugie, nie wolno było jej przyznawać z okazji jubileuszu. Tytuł bohatera nadawano za czyn bohaterski. Po trzecie, Żukow zawiesił sobie na piersi obok złotej gwiazdy także Order Lenina. A to, jak pamiętamy, było niezgodne z prawem. Order Lenina był nadawany tylko przy pierwszej gwieździe, a przy następnych już nie. Do tego czasu obchodzono i pięćdziesiąte, i sześćdziesiąte, i siedemdziesiąte urodziny Stalina. I nikomu nie przyszło do głowy, żeby przyznać Stalinowi tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Od tak po prostu z okazji jubileuszu W 1939 roku na 60. urodziny Stalinowi nadano tytuł bohatera pracy socjalistycznej ale to nie było odznaczenie wojskowe na 70. urodziny nie nadano Stalinowi żadnych złotych gwiazd chociaż uważał się już za geniusza wszechczasów i wszech narodów a żukow na swoje sześćdziesiąte urodziny zawiesił sobie na piersi odznaczenie wojskowe. Żeby na nie zasłużyć, trzeba dokonać jakiegoś bohaterskiego czynu. A gdzie ten bohaterski czyn? I wtedy służalcy Żukowa wymyślili uzasadnienie. Żukow otrzymał czwartą gwiazdę, bo całe jego życie było jednym wielkim czynem bohaterskim. Żukow zdeprecjonował tytuł Bohatera Związku Radzieckiego. W Rosji, której już nie ma, istniał order Świętego Jerzego, po rosyjsku św. Grigoria. Szczególny prestiż temu orderowi nadawał jego statut. Kawalerem orderu mógł zostać tylko człowiek, który dokonał niezwykłego czynu, wykazał męstwo w walce, poprowadził wybitną operację wojskową. Grigoria nie można było kupić, dostać poznajomości ani z okazji urodzin, choćby to była okrągła rocznica. Tylko wybitne osiągnięcia na polu bitewnym otwierały drogę do Grigoria. Tytuł bohatera Związku Radzieckiego miał swoją wartość z tego samego powodu. Można go było otrzymać, tylko dokonując czynu bohaterskiego. Ale oto mamy pierwszy wyjątek: Żukow sam sobie na urodziny przypina złotą gwiazdę. Od tej chwili bohaterski tytuł zaczęto rozdawać na prawo i lewo. Weźmy na przykład marszałka Związku Radzieckiego Mikołaja Ogarkowa. Tytuł Bohatera Związku Radzieckiego otrzymał w czasie pokoju 28 października 1977 roku. Za co? Za to, że skończył 60 lat. Marszałek Związku Radzieckiego, Dmitrij Ustinow, też był bohaterem. Tytuł otrzymał 27 października 1978 roku. Dociągnął do siedemdziesiątki. Czyż to nie bohaterstwo? Urodziny miał 30 października, więc trzy dni przed jubileuszem. Spodobało się to cywilnym towarzyszom w politbiurze. Siedzą sobie na kremlu, któremu zbliża się okrągła rocznica, wtedy współtowarzysze ogłaszają. Całe życie tkwisz w kremlowskich komnatach, w nomenklaturowych sanatoriach, wszak to jeden wielki czyn bohaterski. Przyjmij drogi towarzyszu tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Wkrótce wszyscy towarzysze na stanowiskach kierowniczych na Kremlu zostali bohaterami. Podejście Żukowa strasznie spodobało się towarzyszowi Brażniewowi. Leonid Ilicz urodził się 19 grudnia 1906 roku. A oto daty nadania mu tytułów bohatera Związku Radzieckiego, z okazji 60. urodzin. 18 grudnia 1966. Z okazji siedemdziesiątych urodzin, 18 grudnia 1976. Z okazji siedemdziesiątych drugich urodzin, 19 grudnia 1978. Z okazji siedemdziesiątych piątych, ponownie 18 grudnia 1981 roku. Najpierw dawano na okrągłe rocznice urodzin, potem na półokrągłe, ale nie wytrzymali i raz dawali na zwykłe urodziny, jako dodatek do urodzinowego tortu. I Breżniew nawieszał sobie tyle orderów, ile żuków. Cztery gwiazdy bohatera i miał jeszcze jedną cieniutką gwiazdkę bohatera pracy socjalistycznej, więc zrobiło się pięć. A zatem dogonił Żukowa, a nawet przegonił. Ale to wszystko zaczęło się nie od Breżniewa, lecz od Żukowa. To Żukow jako pierwszy uhonorował się tytułem bohatera na swoje urodziny. Lecz, czy to prawda, że Żukow sam sobie przyznał czwartą gwiazdę? Prawda. Po dwudziestym zjeździe partii Żukow czuł się prawie bogiem. Robił co chciał. Chruszczowa nazwał publicznie Nikitką. Okazywał Chruszczowowi swoją pogardę nie tylko w wąskim kręgu, ale również publicznie. Krasna Zwiezda opisuje jeden z wielu takich wyskoków wielkiego dowódcy. Cytat. Żukow jako minister obrony był zaproszony na imprezę rządową, premierę spektaklu, na której miał być Chruszczow. Ranga ministra zobowiązywała go do obecności. Żukow przyjechał z żoną i zajął miejsce w loży rządowej w drugim rzędzie. Gdy pojawił się Chruszczow, sala zaczęła nastająco bić brawa. Klaskali wszyscy, z wyjątkiem marszałka, który z zamyśleniem studiował program. Żona cicho powiedziała – mógłbyś przynajmniej udawać. Krasna Jazwiezda jest zachwycona takim zachowaniem. Żona prosi, żeby chociaż udawał, a on nic. <laughs> Proszę, jaki odważny był nasz wielki stratek, towarzysz Żukow. Nawiasem mówiąc, wykazał tu hamstwo najwyższego stopnia. Mógł uważać Nikitkę za durnia. Ale po co okazywać publicznie swój brak szacunku? W tym przypadku Żukow wykazuje hamstwo nie tylko w stosunku do pierwszej osoby w państwie. Ale również wobec wszystkich obecnych. Skoro wszyscy klaszczą, a on jeden ostentacyjnie lekceważy powszechną euforię, to tak, jakby wysłał im komunikat: Mam was wszystkich w głębokim poważaniu. A przecież na sali obecni byli nie tylko robotnicy i kołchoźnicy. Obecna tam była cała elita rządząca. I każdy, jestem o tym przekonany, Myślał, co będzie, jak ten ham dorwie się do władzy. Żukow swoim zachowaniem znieważył nie tylko głowę państwa, ale też w jego osobie całe mocarstwo, w obecności całego korpusu dyplomatycznego zgromadzonego na premierze. Takimi ekscesami, a zdarzały mu się dość często, Żukow demonstrował nie tylko najwyższą pogardę wszystkim wokół. Ale też zadziwiającą, niewiarygodną wprost głupotę. Żukow przygotowywał się do tego, by zostać dyktatorem. Neronem, albo Kaligulą. Już wczuwał się w tę rolę. Przyzwyczajał się do niej. Władza w kraju już prawie całkowicie należała do Żukowa. I trzeba było wykazać odrobinę przebiegłości. Trzeba było uczyć się od Stalina. Stalin doszedł do władzy, przymilając się do wszystkich jak mały kotek. Nie przypinał sobie gwiazd, nikogo nie znieważał, do wszystkich się uśmiechał. Borys Barzanow opisuje początek zwykłego dnia pracy w politbiurze w połowie lat dwudziestych. Cytat. Zinowiew, nie patrzy w stronę Trockiego, a Trocki też udaje, że go nie widzi i przegląda papiery. Jako trzeci wszedł Stalin. Kieruje się wprost do Trockiego i za maszystym, szerokim gestem po przyjacielsku ściska mu dłoń. Trocki uważał Stalina za szaraczka. Miał rację. Taki szary, mruczący kotek, jośka. A Żukowowi? Jeszcze przed zgarnięciem pełnej władzy zaczęło się zdawać, że jest lwem. I stosownie do tego się zachowywał. Jak będziesz dyktatorem, to obrażaj innych dowoli. Ale póki nim nie jesteś, dopóki musisz jeszcze dzielić władzę z Chruszczowem, to pohamuj swoje dyktatorskie zapędy. Uważają cię za stratega, a główna siła strategii leży w zaskoczeniu. Umiej maskować swoje zamiary. W chamskim zachowaniu tego stratega z Bożej łaski wciąż przejawia się niepoprawna wada miernego dowódcy. Żukow nigdy nie doceniał przeciwników. W tym również głupiutkiego na pozór Nikitki. Stosunek Żukowa do przywódców państwa, jego wielkie plany zagarnięcia władzy opiszą w następnej książce. Teraz... Wróćmy do orderów. Przypominam główną tezę. Żukow czuł się już niemal pełnoprawnym gospodarzem w wielkim kraju. Mógł sobie pozwolić nie tylko na typowanie siebie na czterokrotnego bohatera, ale też na dużo poważniejsze rzeczy. Żukow nie miał szacunku dla prawa. Naruszając ustalony porządek, przyznawał odznaczenia sobie i swoim faworytom. Oni z kolei też łamali prawo. Bezprawne przyznawanie orderów to tylko jeden z wielu przykładów stosunku Żukowa do reguł i zasad. Krasna Zwiezda, znowu zachwystując się z zachwytu, opowiada, jak dowódca 29. Korpusu Piechoty Gwardii, generał major Heta Górow, otrzymuje z rąk Żukowa order suworowa pierwszej klasy. Cytat. Tym odznaczeniem, zgodnie z jego statutem, honorowano od stopnia dowódcy armii wzwyż. Ale to przecież Żukow ją dawał. Dowódca korpusu, niezależnie od tego, jakich cudów dokonał na wojnie, jego korpus, nie mógł dostać orderu wyższego stopnia niż suworow drugiej klasy. Jeśli trzeba było odznaczyć dowódcę korpusu, za wspaniale przeprowadzoną operację dawano mu order Bohdana Chmielnickiego II klasy. Jeśli korpus dokonał czegoś wielkiego, wtedy dostawał Kutuzowa II klasy. A jeśli było to coś nieprawdopodobnego, w ten czas przyznawano mu Suworowa, ale tylko II klasy. Z tego prostego powodu, że korpus nie jest jednostką strategiczną. Nie jest nawet jednostką operacyjną, lecz operacyjno-taktyczną. Korpus nie może dokonać niczego, co kardynalnie wpłynęłoby na przebieg wojny. Stalin ustanowił bardzo dokładny system. Kogo, za co i czym odznaczać. Decyzję Stalina zatwierdziło Prezydium Rady Najwyższej ZSRR i system ten był prawomocny. Oprócz tego statut każdego orderu też musiał być zatwierdzony dekretem i dlatego stawał się normą prawną. A Żukow? Nic sobie nie robił z prawa, z Rady Najwyższej, z ustalonego systemu odznaczeń i z samego Stalina, który ów system wprowadził. Żukow rozstrzeliwał za najmniejszą niesubordynację, ale sam wprowadzał anarchię w kraju i w armii. O jakim porządku mowa, jeżeli zastępca naczelnego wodza demonstracyjnie i publicznie łamie nie tylko dyscyplinę wojskową, ale również prawa wprowadzone przez swojego przełożonego i zatwierdzone przez najwyższy organ ustawodawczy. Breżniewowi przyznano w swoim czasie order zwycięstwo, a potem po jego śmierci dekret anulowano. Dlaczego? Dlatego, że w statucie jest powiedziane, za jakie zasługi można odznaczyć tym orderem. Cytat: Za skuteczne przeprowadzenie operacji w skali jednego lub kilku frontów, w wyniku których sytuacja gruntownie zmienia się na korzyść Armii Czerwonej. Breżniew nie przeprowadzał takich operacji. W ogóle nie przeprowadzał żadnych operacji. W swoim życiu nie dowodził żadną operacją, ani też żadną bitwą, czy to pułku, czy Batalionu, czy Plutonu, czy choćby drużyny. Jest oczywiste, że w został odznaczony orderem zwycięstwo bezprawnie. Następny rangą po orderze zwycięstwo jest order Suworowa. Paragraf 5 statutu wyraźnie stwierdza cytat. Orderem Suworowa drugiej klasy. Odznaczeni są dowódcy korpusów, dywizji i brygad, ich zastępcy oraz szefowie sztabów. A order pierwszej klasy należał się tylko tym, którzy pełnili funkcję wyższą niż dowódca korpusu. O tym mówi paragraf czwarty. Żukow odznacza dowódcę korpusu, Hata Górowa, orderem suworowa pierwszej klasy, który Hata Górowowi się nie należy. Żukow łamie dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR oraz statut orderu. Opinia krasnej zwiezdy jest zaskakująca. Kiedy Brażniewa odznaczano orderem, łamiąc statut, był to wstyd i hańba. Nie wolno było do tego dopuścić. A jeśli już dopuszczono, to trzeba to było naprawić, dekret anulować, a order zwrócić. A teraz Żukow robi dokładnie to samo. Odznacza, Hatagurowa łamiąc statut, gazeta powinna zaprotestować. Wstyd i hańba odebrać order Hatagurowowi. Został przyznany bezprawnie. Ale centralny organ Ministerstwa Obrony rozrzewnia się. Tak, jest to złamanie prawa, ale to przecież Żukow je łamie. Ach, jakże odważnie depcze prawo. I jeszcze jeden ulubienie Drzukowa. Generał porucznik Kriukow. Przyłapano go na kradzieży na wyjątkowo dużą skalę. Pochodzenie swojego niesamowitego majątku wyjaśnił na przesłuchaniu w prosty sposób. Leżało, nikomu niepotrzebne, to pomyślałem, że sobie wezmę. Aleksander Buszkow opisuje to indywiduum. Cytat. już dobrali się do skóry generałowi porucznikowi Krukowowi. I już zdążył się przyznać, że w swoim szpitalu wojskowym miał najprawdziwszy burdel, którego pracownicę za wzorową pracę nagradzał ordenami wojskowymi, że starannie zbierał na obrzeżach dróg niemieckich brylanty i szafiry, futra i cenne obrazy, że złotą gwiazdę też dostał bezprawnie. Z osobistego polecenia Żukowa, że sam Żukow w rozmowach prywatnych oświadcza, że samodzielnie pokonał Hitlera, a Stalin nie miał z tym nic wspólnego. Żukow bezprawnie czyni generała Kryukowa bohaterem Związku Radzieckiego. Ten z kolei bezprawnie rozdaje ordery wojskowe pracownicom burdelu. <laughs> Całkiem na miejscu byłoby pytanie o klientów. Dla kogo bohater Związku Radzieckiego, gwardyjski generał porucznik Kryukow, prowadził tę instytucję? Jeśli dla potrzeb własnych, to nie byłby to burdel, tylko harem, a więc dla podwładnych? Tak się nie robi. W stosunku do podwładnych należy przejawiać surowość, strzec komunistycznej moralności. Takie instytucje zakłada się dla zwierzchników, żeby uśmierzać złość gremiów kierowniczych. A kto stał nad Krykowem? <laughs> Właśnie ten, który zrobił z niego bohatera. Po raz pierwszy los zetknął ich w 1933 roku. Krykow dowodził 20. pułkiem kawalerii czwartej dońskiej kozackiej dywizji kawalerii. A dywizją dowodził Żukow. Potem Żukow ciągnął za sobą Kriukowa po szczeblach krętej drabiny służbowej. Na wojnie Kriukow dowodził 198. Dywizją Zmotoryzowaną. Dywizja została rozgromiona, a Kriukow otrzymał awans. Dostał drugi korpus kawalerii gwardii. W 1941 roku korpusem tym dowodził generał major Lew Dowator. Pod dowództwem Dowatora korpus otrzymał tytuł gwardyjski. Po śmierci Dowatora korpus niczym się już nie wsławił. Radziecka Encyklopedia Wojskowa ze wszystkich korpusów kawalerii opisuje tylko trzy: czwarty kubański kozacki gwardii, piąty budapesztański doński kozacki gwardii oraz ósmy brandenburski gwardii. O drugim korpusie gwardii nie wspomina. Nie było powodu, żeby o nim wspominać. Za to dowódca tego korpusu, wspomniany już menadżer burdelu, generał porucznik Kriukow, chodzi obwieszony orderami aż do pępka. Oprócz złotej gwiazdy bohatera Związku Radzieckiego ma trzy ordery Lenina. Order czerwonego sztandaru. Suworowa pierwszej klasy, kutuzowa pierwszej klasy i dwa suworowa drugiej klasy. Z kim go porównać? <laughs> Chociażby ze Stalinem. Stalin miał jedną złotą gwiazdę. Kryukow też miał jedną. Stalin miał trzy ordery Lenina. Kryukow też miał trzy. Stalin miał jednego suworowa pierwszej klasy. Kryłkow też. Stalin miał trzy ordery czerwonego sztandaru. Kryjkow miał jeden. Ale pamiętajmy, że ten srebrny order stracił swoją wartość i na szczeblu generała i marszałka nie był zbyt ceniony. Natomiast Kryukow miał złotego Kutuzowa pierwszej klasy i dwa złote suworowy drugiej klasy, których nie miał Stalin? Możecie powiedzieć, że przecież Stalin miał dwa zwycięstwa, a Kryjkow nie. Trzeba przyznać, że pod tym względem Kriukow nieco został w tyle. Żukow nie posiadał na wojnie takiej władzy, żeby odznaczyć swojego faworyta orderem zwycięstwo. Drugiego takiego dowódcy można by szukać w całej Armii Czerwonej. I tak nie znalazłby się żaden z podobnym kompletem orderów. A nie znalazłby się dlatego, że wszystkich odznaczano zgodnie z prawem. A tego chłystka wbrew prawu. Można by się sprzeczać, że tytuł bohatera Związku Radzieckiego przyznano mu za autentyczne bohaterstwo. A tylko towarzysze z bezpieczeństwa zmusili biednego generała na przesłuchaniu, żeby oczernił siebie i Żukowa, który nieprawnie rozdawał odznaczenia sobie i swoim faworytom. Dobrze. Nie warto kuszyć kopii ale co z Suworowem pierwszej klasy? Powtarzam jeszcze raz. Taki order nie należał się dowódcy korpusu, nawet jeśli byłby czterokrotnym bohaterem. Kutuzow pierwszej klasy też się nie należał. Mało tego, że Żukow przypinał Krykowowi ordery za nic, ale też żonę Krykowa, Lidię Rusłanowną, Odznaczył orderem wojny ojczyźnianej pierwszej klasy. Order był ze złota. Stalin mógłby użyć jakiegokolwiek złota na ordery. Czy to duża różnica dla żołnierza, czy ma order z próbą 375 czy 585? Na orderach próba i tak nie jest wybita. Ale Stalin i na żołnierskie, i na oficerskie i na generalskie i marszałkowskie ordery używał złota wyłącznie z próbą 916. Zarówno wojna ojczyźniana pierwszej klasy, jak i chwała pierwszej klasy i inne wyrabiano ze złota najwyższej próby. Lidia Rusłanowna nie potrzebowała złota. Miała własnego pod dostatkiem. Ale chciała poczuć się bohaterką. Statut tego orderu Stalin pisał osobiście. W dniu 20 maja 1942 roku statut ten został zatwierdzony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. W statucie bardzo wyraźnie są określone zasługi kandydata do orderu wojny ojczyźnianej pierwszej klasy. Cytat: Osobiście zniszczył dwa ciężkie lub średnie, lub też trzy lekkie czołgi. W nawiasie samochody opancerzone nieprzyjaciela, lub zniszczył ogniem artyleryjskim co najmniej sześć baterii nieprzyjaciela, lub w walce zdobył jedną baterię nieprzyjaciela lub zdobył i doprowadził do własnej bazy nieprzyjacielski okręt wojenny. I tak dalej. Dwie bite strony bardzo wyraźnie i konkretnie wyliczono, kogo odznaczyć i za co. Pilota myśliwskiego za trzy zestrzelone samoloty, pilota samolotu szturmowego za samo wykonanie 25 lotów bojowych. W 1942 roku pilot w jednostkach lotnictwa szturmowego statystycznie ginął przy siódmym wylocie, a więc ten order przyznawano nie bez przyczyny. Dokładnie tak samo określone jest, kto mógł dostać order wojny ojczyźnianej drugiej klasy. Order ten należał się m.in. temu, kto cytat ogniem broni osobistej zestrzelił samolot nieprzyjaciela lub potrafił naprawić, opanować i wykorzystać zdobyczny samolot nieprzyjaciela w warunkach bojowych lub pod ogniem nieprzyjaciela ewakuował z pola bitwy dwa czołgi uszkodzone przez wroga. Lidia Rusłanowna, żona właściciela rozrywkowego przybytku, nie zlikwidowała ani jednej baterii nieprzyjaciela. Nie zniszczyła czołgów, ani ciężkich, ani średnich, ani lekkich. Nie zdobywała okrętów wroga i nie doprowadzała ich do swojej bazy. Nie należał jej się nawet order drugiej klasy. Nie zestrzeliła samolotów nieprzyjaciela własną bronią, nie opanowała zdobycznych maszyn i nie ewakuowała trafionych przez wroga czołgów. I oto wielki Żukow przypina do jej mężnej piersi złoty order. Postępował dokładnie w ten sam sposób, w jaki po latach rosyjscy świeżo upieczeni demokraci dzielili bogactwa kraju. Wszystko dla swoich, reszta dla narodu. Koniec rozdziału.